Na szybko chciałbym was jeszcze zaprosić na mojego Instagrama. Za każdego followa dostaniecie ode mnie mega spam serduszek. Dzięki. Bardzo niemiło. Znaczy... no jest to... Co o tym sądzić teraz? Co o tym sądzić, kurczę pieczone? Co o tym sądzić? Pytanie, czy Carlos będzie lepszy niż... Teo. To mnie zastanawia. Czyli jedyna karta, która tu jest Prime, to jest Van Nistelrooy. Okej. Nie wiem teraz, kurde. Nie wziąć Carlosa, trochę mi głupio było, bo Carlos jednak kosztuje swoje. Będziemy mieli dwie wersje Roberto Carlosa, jeszcze brakuje tylko Prima. 600 tysięcy monet. No naprawdę głupio byłoby nie wziąć tego Carlosa, szczerze mówiąc. Ja nie potrzebuję foderu aktualnie, szczerze mówiąc. Nie potrzebuję foderu. Ratuję te nagrody. Flaga Egiptu. Tyle mam do powiedzenia. Mo Salah. Salah! Jest! 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 Nie. Co jest? Co jest? Nie. Przepraszamy, wybrany numer jest zajęty. Spróbuj później. O, jeszcze Mason Mount. Jeszcze Mason Mount, proszę państwa. Coś pięknego, coś pięknego. Ile kosztuje Mo Salah, co? Słuchaj. 800 tysięcy. Czyli warto było, warto wbijać drugą rangę, proszę państwa. No tyle mogę powiedzieć. Życie jest piękne, proszę państwa. Życie jest piękne. 95 już jest. O Boże drogi, co to jest? Oh no! Dobra, czekajcie, statystyki. 9-4 fizyki. Nie, to nie będzie Ronaldo. To nie może być Ronaldo. To może być Van Dijk chyba, nie? Virgil. Dobra, Virgil Van Dijk, 87, okej. Jest Virgil. Wkomponowałbym kogoś fajnie do składu, tylko jak ja mam go do składu wkomponować? Na pewno z... Chłopie, Van Dijk Maldini. Proszę państwa, ale to będzie śmigało. Coś pięknego. Jest Virgil, jest Alisson. Nie chcę Sona w duplikatach. N'Golo Kante, perfekcyjnie. Paczka za 100 tysięcy monet. Boże. Jest! To ty! Nie, Jezus Maria, dobra, jest Ruben Dias. Trafiłem kartę Toty, dziękuję bardzo. Ja już mogę kończyć to wszystko. Ale widziałem flagę Portugalii. Wygraliśmy z tym wszystkim. Ruben Dias, którego nie potrzebuje teoretycznie do składu. Zobacz, co z nim jeszcze zrobię. Ale jest. To nie jest Donnarumma, to jest Ruben Dias. To jest bardzo fajna karta przy okazji. 8-7 tempa, 97 defa. Może coś będzie można z nim skleić razem z Markistym, z Maldinim? Zobaczę. Ale jest Ruben Dias. Mamy to. Mamy kartę Toty. Jeszcze też Informa. Mkhitaryan. Jest. Udało się. Karta. On wart... Naprawdę? 900 jest warty. Znaczy to jest oczywiście niewymienny Toty. Ale kurczę pieczone. Ruben Dias, proszę państwa. No dobra. Ale jak zobaczyłem tę Portugalię, nie ukrywam, już było malutkie podniecenie, jak było widać. Noc. No zobaczmy. O kurczę pieczone. What do you know? Kevin De Bruyne. No to mamy śpeka nowego, zamiast, prawdopodobnie zamiast Lotara. Witam pana Kevina. No dobra, no to no wiecie kto może być, nie będę wam tutaj wymieniał. Okej, Brazylia, no to lecimy od dołu. Ile ma tu fizyki? 88, 50, to jest chyba Cafu. No jest to Cafu, kurczę. Czekajcie, tak sobie teraz myślę, bo ja teraz mam ten skład, mam Carlos Alberto. No Cafu będzie lepszy, myślę, że to jest raczej pewne. Cafu będzie lepszy. Myślę, że jeden z lepszych pików tak naprawdę. Cafu kosztuje około 800 tysięcy monet. Jest to Brazylia, jest to oczywiście W. Możemy go dać zamiast Carlos Alberto, no długo się nie nagrał w naszym zespole, ale myślę, że Cafu będzie... No o wiele lepszym SEO, bo jest szybszy, lepszy staty w defensywie. Okej, jestem zadowolony. Drugi pik. Jest! Pięknie. Bo mówiłem, że jest takim dzikiem jest Bellingham. Mamy, zajebiście, super. Teraz trochę mi głupio tego Davisa będzie odstawić. Ale Bellingham, pięknie. No nie, no musi być Bellingham zamiast Davisa, co by nie mówić, to jest... Piękna karta. Hulit i Bellingham w pomocy. No, brzmi solidnie.
To jest karta, którą z chęcią przetestuję. Jeszcze może być Patrick Vieira. Jak będzie Vieira, oczywiście biorę Vieira. Trafiamy na pewno karty powyżej 500 000 monet. A z lewej strony? Z lewej strony mamy tak, 8-4 podań, 9-4 fizyki, to może być chyba Laurent Blanc jeszcze. 8-2 strzałów, 9-1 defa. To będzie chyba Petit, tak mi się... Patrick Vieira, 92, naprawdę? O kurcze, pieczone. No może wziąć Vieira, no grał w Juve, miał epizod, grał rok bodajże. Naprawdę Patrick Vieira. Ja byłem pewien, że to jest Petit. O kurcze, pieczone. Czekaj, ile Vieira kosztuje? Sobie porównam cenę, na pewno Vieira będzie droższy. Vieira kosztuje 1 100 000, natomiast Cantona kosztuje 800 000. No Cantona, no Vieira. Po prostu to musi być Patrick Vieira. No byłem pewien, że będzie Trezeguet, że będzie Petit. A to jest Patrick Vieira, możemy go sobie na spokojnie dać do składu Juventusu. Ale ten skład się na teraz wzmocnił potężnie. Co poleci na naszym koncie? Czy będzie wreszcie karta urodzinowa? Nie, to będzie... Kto to będzie? Berguis, 86. Czyli na pewno nie ma... Chyba nie ma szans na kartę urodzinową, tak mi się wydaje. No mam nadzieję, że nie będzie 7 kart 86, bo... Wtedy może być niezbyt ciekawie, zobaczmy. Oprócz tego... O! Dani Alves, o cholera jasna, Dani Alves, obok Dybali, to była jedyna karta, którą chciałem trafić, obok Dybali. I obok Alvesa jeszcze jest karta Diku, o Jezus Maria, nie, przesada, karta warta 1 000 000 monet. Milion monet, Dani Alves, ale mnie ten motm strollował, okej. Okay. Za ligę elitarną mamy tutaj jednego z pięciu 8-3 plus Team of the Week lub TOTS. No zobaczmy, co tu może wlecieć. Wow! Karim Benzema 98. O kurde! Najwyżej oceniony TOTS, prawda? Chyba najwyżej oceniony TOTS z wszystkich możliwych TOTSów. Wow! No zaczynamy grubo, powiem wam, zaczynamy naprawdę grubo. Czy jest taka szansa? Jest Team of the Season z Premier League! Hummison, ja przepraszam, koniec. To jest knockout. To jest knockout, proszę państwa, koniec. Knockout. Naprawdę, miał być Zaha, będzie Hummison. Koniec. To jest, ja już nie muszę więcej paczek otwierać. Naprawdę, ja już nie muszę otwierać więcej paczek. Karta, nie wiem ile warta, 2 miliony monet. 2 miliony monet, proszę państwa, Hummison. Witam serdecznie, zapraszam na skrzydło. Będzie Klose. Ej, to nie jest... To nie są Niemcy, o Boże. Włochów nie sprawdzałem, o nie. Nie ma Włoch. Trezeguet do składu Juve? Thierry Henry grał w Juventusie. 0 lat, 19 występów, 3 bramki. Proszę państwa, mamy napastnika do składu Juventusu. Pięknie, 0 lat zegranych w Juventusie, ale zagrał 19. Dobra, Thierry Henry, spoko, jest okej. Okay. Ile kosztuje Thierry? Kylian Mbappé w pierwszym piku. Halo? Mocne słowa. No dobra, także co? Myślę, że... No co, no Mbappé trafiony, proszę państwa. Ale ja to mówiłem. Że ja trafię tego Mbappé. To było proste, to było pewne. A nikt nie wierzył we mnie, ja nie rozumiem. Nikt nie wierzył, proszę państwa. Jeszcze może być Carlos. Dobra, od dołu. Miejmy to za sobą. 9-3 podań, 7-6 fizyki. O kurcze. Dobra, to nie jest kaka. Bardzo możliwe, że to jest Nazario. Pójdźmy od góry. To jest 98 Pele! Dobra. Najwyżej oceniona karta Prime tak naprawdę z wszystkich możliwych. Dwie karty Moment, jedną kartę Prime. No ja wybieram kartę Prime oczywiście, wybieram Pele. Okej, okay, no nie wiem jak u was poleciało z tego pika, oczywiście dajcie mi znać. Ale według mnie to jest, no chyba niezły traf, nie? Taki Pele 98. Ciekaw jestem jak będzie się nim grało. Możliwe, że chyba Benzema znowu poleci. Trzeba będzie tego
Pele spróbować. No dobra, to meczek, trzeba oczywiście zagrać mecz. Maria. Zaczynamy niezbyt dobrze. No spokojnie, jeszcze prawa. Prawa ikona. Zobaczmy. Może teraz będzie lepiej. 8-5 podań, 8-7 strzałów, to nie jest chyba dobrze. Tak mi się wydaje, że to nie jest dobrze. Ile ma tempa? No niby dużo, ale... Kurczę, od góry może pójdźmy tym razem. Ile to ma ratingu? 9,89. Dobra, najwyraźniej było warto. Po prostu, moi drodzy, było warto. Dziękuję bardzo, zamykam. Kończę to wszystko. Johan Cruyff trafiony. A to jeszcze jedna ikona przed nami. Figo Deco Eusebio. Czy jedną z tych kart będzie Eusebio? Dwie Portugalie, proszę państwa. Na pewno nie będzie nikt związany z Juve po raz kolejny, to jest pewne. Dobra, środkowa ikona. Chodźmy od dołu. 8-6-9-4 shooting. To musi być, proszę państwa, Eusebio Prime! Tak jest! Mamy to! Ile Eusebio jest warty, nie wiem, ale jest Eusebio Prime. Jezu, tak warto było zrobić tego pika, że nawet sobie nie zdajecie sprawy. Nie wiem, gdzie go dam, prawdopodobnie będzie grał... Nie wiem, dobra. Oddało przepotężnie. Eusebio. Jeszcze się tylko upewnię z prawej strony. Strzelam, że z prawej strony będzie Figo. Taki jest mój strzał. I dobry miałem strzał. Panie i panowie, przywitajcie najnowszy nabytek zespołu Drzewko Albina. Jeszcze jeden pik, co w ostatnim piku będzie, okay, dziękuję bardzo. Po co komu 14 minut? W sensie naprawdę, po co komu 14 minut? To po co? Jaki to ma sens? Jaki ma sens wbijanie 14 minut? Naprawdę. Nie, ale mamy Salaha. Także do składu dochodzi Salah i De Bruyne. No i tak to leci, nie? Jeszcze mamy paczuszki do otworzenia. Kto to będzie, proszę państwa? Jaka to będzie flaga? Trafiliśmy... Niech mnie ktoś uszczypnie! Czy to się dzieje naprawdę? Proszę państwa, niewiarygodne! Piękne! Brakuje mi słów! Czy jeśli pokażę kota, to nie dacie łapki w dół? Możemy się tak umówić? Patrzcie, jak macha. Jak macha do was kot? No przepraszam, ale to jest Pele! Jakim prawem? Jakim prawem otwieram dwie paczki z ikoną? Najpierw jest Roberto Carlos z Brazylii, a teraz jest pieprzony Pele, który prawdopodobnie jest jedną z najlepszych możliwych kart trafienia z paczki Baby. Za dużo EA Sports, naprawdę, za dużo. Nie umawialiśmy się aż tak bardzo, naprawdę. Brakuje mi słów, szczerze mówiąc. Na ataku będzie Pele z Mbappe na ataku. Pele z Mbappe na ataku. Ja nie wiem. Pierwszy raz w historii trafiam Pele, proszę państwa. Karta warta... 3 miliony monet. Chore. To jest chore. To jest po prostu chore, nie? To jest chore. Odda przypotężnie, czy może niekoniecznie? Jaka będzie flaga? To jest dosyć ważne. I to nie będzie. Nie. To miał być Bergkamp, a nie Huli! Co ja robię? Ja pierdolę. Trud Huli, proszę państwa. Trud, pieprzony Huli wersji Optimus. Karta warta 5 milionów monet. Także Petit mówi papa i wstawiamy tam Hulita. Moments. Wow. No widać, warto było pograindować, warto było przepalić parę kart, żeby dostać taką kartę. Jasny gwint, nie, to jest hit. Ostatnie kilka dni, to co ja trafiam, ja wiem, że to jest przesada, zdaję sobie z tego sprawę, ale nie rozumiem, to jest najlepsza prawdopodobnie karta, jaką kiedykolwiek trafiłem, tak mi się wydaje. Chyba tak, chyba to jest najlepsza karta, jaką kiedykolwiek trafiłem, bardzo możliwe. Ja pierdzielę, byłem absolutnie 100% pewien, że to będzie Bergkamp, to nigdy to nie jest ani Cruyff, ani Hulit. Jeszcze Eusebio widzę, okej, okay. PN nie może być chyba. SN nie ma, o, LN też nie może być. PS, George może być na PS-ie, nie ma. Dobra, napastnika zostawię na koniec. Napastnik. Dobra. Nie wiem.